Kochani, wszedłem na wyżyny. Wszedłem na wyżyny, bo będzie burza zaraz. A ta burza będzie nie tylko nade mną i nie tylko dookoła mnie, ale burza się rozegra po tym filmiku, jak niektórzy go obejrzą. Chcę wam powiedzieć, że był taki czas, kiedy Janusz i Grażynka byli w sobie ciężko zakochani. Janusz i Grażynka marzyli o tym, żeby stworzyć jedność, nierozłączność, żeby być razem, żeby być wspólnotą. I może zanim zaczęli marzyć, to we dwójkę, to Grażynka sama marzyła, żeby on tak zakochał się w niej tak po uszy i żeby on tak przedstawił ją swojej rodzinie, swoim kolegom, żeby powiedział: to jest moja dziewczyna, żeby zaprosił do rodziny, żeby pokazał mamusi swojej, żeby przedstawił jako swoją nie tylko dziewczynę, ale swoją miłość, swoją nadzieję na przyszłość, swoją najcenniejszą kobietę świata. I ona o tym myślała, o tym tak marzyła. Ona tak bardzo chciała tworzyć z Januszkiem rodzinę i razem no wejść do rodziny Januszka. Ale to było wiele lat temu. Bo teraz jak Januszek razem z Grażynką jadą odwiedzić teściową, to Grażynka twierdzi, że żebym się nie wyraził dosłownie tak, jak to mówi Grażynka, bo to mogłoby być niemiłe, niesympatyczne, niekulturalne, to co Grażynka mówi o spotkaniach z teściową, o których tak strasznie marzyła. O tym, że ona nie jest częścią rodziny, że to ona tworzy rodzinę i teściowa to ma udać się w daleką podróż, najlepiej w jednym kierunku, ponieważ miłość do teściowej jest wprost proporcjonalna do odległości zamieszkania, a odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości odwiedzin. I dlatego, kochani, informuję wszystkie kobiety, które nawet nie mają na imię Grażynka, bo to może je też dotyczyć, że jak tak bardzo pragniesz wejść do rodziny, to potem może się okazać, że będzie trudno z niej wyjść i będziesz się czuła nie tak, jak ci się wydawało. Natomiast burzy nie ma jeszcze, burza będzie w następnym filmiku.